Dobry wieczór Państwu, z tej strony Wołwunio, witam Was w najnowszym, 34. odcinku Balhajs TV. Dzisiaj mam dla Was kolejny wywiad z prawdziwą celebrytką. Po Tigerze i Kobrze oraz po bonusie BGC i Bodycraście Balhajs TV gości Martę Linkiewicz. Zapraszam. Balhajs TV, dziwko! Tak jak mówiłem Państwu na wstępie, w dzisiejszym odcinku gościmy słynną Martę Linkiewicz. Dzień dobry Pani. Hejka. Powiedz nam, co zmieniło się w Twoim życiu po 26 listopada 2015 roku? Co się zmieniło? W sumie to tylko tyle, że jestem sławna. Jestem sławna, jestem rozpoznawalna. W sumie to nic. Żyję sobie dalej, tak jak żyłam. I co? I tyle. Czyli nie było tak, że zmieniłaś pracę, zmieniłaś szkołę, zmieniłam towarzystwo znajomych. Zmieniłam profil szkoły na zaoczny. Jeśli chodzi o znajomych, to też się sporo pozmieniało. Czym jakoś tego nie żałuję. W sumie nawet dobrze, że tak wyszło. Ale tak to nic więcej. Tylko tyle mówiłam, jestem sławna. No. A czy przeszkadza Ci ta rozpoznawalność, którą zyskałeś? Bo chyba wszędzie Cię ludzie rozpoznają, nie? Czy mi to przeszkadza? Nie, lubię to. Lubię, jak podchodzą do mnie ludzie, pytają się o zdjęcie i w ogóle. Fajnie. Czy, no czasem to bywa męczące, ale tak to nie, no fajnie, lubię to. A to nie miałeś jakichś takich niemiłych incydentów z osobami, które Cię rozpoznają? Czy zazwyczaj jest pozytywnie? Czy no, głównie jest pozytywnie, ale czasem, no parę razy była taka sytuacja, ludzie się na mnie krzywo patrzą i mówią, to ta dziwka, no ale trudno. Tak będzie zawsze, tak? Tak. No. Powiedz mi, czy byłaś fanką Rise Remurt przed tym wydarzeniem, czy stałaś się fanką po tym wydarzeniu? To znaczy tak. Bo chodzi mi o to, że na przykład ja w życiu, gdyby nie ty, nie dowiedziałbym się, że taki zespół istnieje. I sądzę, że większość Polaków nie kojarzy, że taki zespół istnieje. No właśnie tak, słyszałam. Czy to jest tak? Ogólnie to nie byłam jakąś wielką fanką, ale że po prostu ogarnęłam bilety na koncert jakoś 2 godziny przed tym samym koncertem. Poszłam tam. No i że miałam taką sytuację, czy miałam okazję, no to zrobiłam. Czyli nie być jakąś wielką zagorzałą fanką, nie, że to było marzenie twoje, żeby poznać bliżej nie, tych panów? Nie, to nie było żadne moje marzenie. Bo tam z tego, co ja sprawdzałem przed tym naszym wywiadem, to tego dnia tam jeszcze na saporcie był chyba Flint i to chyba wszystko. Więc tam nie było chyba innych artystów już poza nimi. No, ktoś tam był. Tak. No bo na przykład uważam, że zespół Rise Remurt powinien się odpalić jakąś grubą bańkę za promocję w tym kraju, nie? No bo jeżeli wejdzie się, teraz już może nie, ale zaraz po tym wydarzeniu, kiedy się weszło pod jakikolwiek kawałek ich na YouTubie, to były wpisy kto od Marty Linkiewicz. Tak. Polska przyjmuje ten kanał i tak dalej. Widziałam to, sporo tego było. No fajnie. Ale to wiesz, powinien ci odpalić jakiś hajs. No niby ta, ale... Oj tam. Czy gdybyś mogła cofnąć czas, to wsiadłabyś do tego autokaru jeszcze raz? No, oczywiście, że tak. A czy byś mogła cofnąć czas, to czy byś nagrała o tym snapa? Wydaje mi się, że tak. Czyli nie żałujesz? Nie żałuję. Nie żałuję. No to bardzo dobrze. No wiem. Bardzo dobrze. Wiem. Powiedz, jak to dokładnie wyglądało, bo... Oglądałem Twoje snapy kilka razy teraz. Widziałem je wtedy oczywiście, kiedy to huczało w Polsce. Obejrzałem sobie jeszcze raz, przygotowując się do wywiadu. I pierwsze co, to powiedziałeś, że idziemy, że kiedy jesteśmy z Zuzią koło tego autokaru, to gadałeś jakieś głupoty do tych kolesi. I on nazywał was prostytutkami i kazał wam spieprzać. No, to co on powiedział? Go away, prostitutes, go away. Res remurt. Go away, prostitutes, go away. Nie, to było tak. Ogólnie zacznijmy od tego, że jestem taką osobą, że jak przesadzę z alkoholem... Poczekajmy chwilę. No, jak przesadzę sobie z alkoholem, to jest tak, że... No... Że jest grubo. Jest dość grubo. No i wiesz, podchodzimy pod ten autokar, patrzymy, stoi wielki czarny ochroniarz. No i wiesz, tam było mnóstwo lasy, które po prostu piszczały, że chcą tam wejść, chcą autograf itp. No to ja podchodzę. I mówię, że chcę tam wejść, że chcę zrobić to i tamto. I on powiedział, wiesz co, nie pamiętam, kto powiedział, byłam pijana, ale na pewno kazał nam sobie odejść. Powiedział, że możemy ruchać się z kimś, kto stoi pod tym autokarem, ale że tam na pewno nie wejdziemy. No ale po 5 minutach zmienił zdanie i tam wyszłyśmy. A czy wy chciałyście tam wejść? No chciałyśmy tam wejść, ale może powiedziałyśmy to zbyt dosadnie, nie wiem, no ale minęło 5 minut i tam byłyśmy. No i co, wyszłyście i co, od razu kazał wam się rozbierać? Tylko, nie wiem, no bo chodzi o to, że...
Ja może z tego, że kojarzę się do tego z polskimi autokarami. Nie wiem, jak tam autokar wyglądał, to był chyba taki na wypasie autokar. Chyba, właśnie nie? Powiem ci, że nie był taki wypasiony. Spodziewałam się czegoś lepszego. A w środku były łóżka, czy były fotele tylko? Nie, posłuchaj, jak wchodziłeś do tego autokaru, no tak, były dwie części, tak? Tu była jedna część i tu była druga część. I my poszliśmy na tą lewą część. I no co, czy ogólnie weszłyśmy i ochroniarz teraz powiedział, że najpierw oddajemy telefony i że musimy rozwiać się do bielizny. No to co zrobiłyśmy? A to było chyba ciepło, bo to było zimą, nie? Tak, no tak, ale tak. Ale w okaże było ciepło. No, a jak? Ale to trzeba było się rozebrać, zanim zobaczyłaś zespół RSM? Tak, tak, no, musiałam się najpierw rozebrać. Niesamowite. No i dobra, rozebrałyście się i co dalej? No i co, no i... Znaczy, nie musisz rozmawiać ze szczegółami, tylko chodzi o to, że no dobra, wchodzisz i to no, chyba najpierw trzeba się zapoznać, nie? No, weszłyśmy, poczekałyśmy, przyszli, zrobiłyśmy to, co miałyśmy zrobić, weszłyśmy. Mówiłaś też w jednym ze snapów, że po upojnych kilku godzinach no. to naprawdę trwało tak nie, to trwało z półtorej godziny jakoś. I naprawdę ludzie czekali tak. Na was pod tym autokarem? No. A ten autokar stał sobie po prostu niewinnie pod Proximą. No tak, właśnie, wiesz co, nie mogłam uwierzyć w to, że tam stoi ten autokar i że oni tam są. Ja tam weszłam i to... Widzisz, jakie to było banalne. A po tym, jak wyrzeczy stamtąd wyszły, no. To on autokar odjechał czy tam został i nie. Co jest następny? No. Nie, wyszliśmy z tego autokaru, przybyliśmy sobie piątkę i poszłyśmy. Nie wiem, o której pojechał. A masz ich w znajomych na Facebooku? No bo mówiłaś, że obczacie są no, jak znajomych. Mam jednego, czy nie tego... Jest dwóch głównych, tak? Jest no, jeszcze ich może. DJ. No, ale tak jest. I mam tego DJ-a w znajomych. A teraz po tej całej sytuacji zablokowałam widoczność znajomych tylko dla mnie, bo po prostu ludzie musieli Domyślam go się. Nękać, no. No. A w środku byli tylko... Ta trójka była? Czy ktoś jeszcze był? Nie, wiesz co, powiem ci tak. Weszłam. Cholera, dawno to było, ale dobra, mniej więcej pamiętam. 26 listopada. No, to ile, pół roku temu? No ponad. No właśnie. Ponad 8 miesięcy temu. No co, weszłam tam i najpierw widziałam się z tą główną dwójką, tak? Potem oni gdzieś poszli, przyszli koledzy, ale nic z nimi nie robiłam, żeby nie było. Czyli pewnie oni podróżują większą tak, ekipą tak. jakąś. Widziałam tam jeszcze jakieś laski. Jedna była biała, ale nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy była Polką. Nie wiem, czy znalazła się w takiej samej sytuacji jak ja. Nie wiem, czy była Polką. No sporo. A to były jakieś osobne pomieszczenia? Czy tak, jeden no, taki mówię duży? Ci, mówię tak. Ci, że ten autokar był w sumie podzielony na cztery części, czy na cztery, nie wiem, jakoś na, wydaje mi się, że albo nie wiem, albo na cztery, albo na dwie, wiesz, bo oni ogólnie siedzieli tak na samym dole przy kierowcy, ja byłam w tej drugiej części, ale na górze, także nie wiem, no sporo tam było osób, ale nie pamiętam dokładnie, nie na tym się skupiałam. Jakie pozycje seksualne są możliwe w autokarze? A, bo to, słuchaj. Chyba, że tam były łóżka, tak? Były no, łóżka, czy nie było? Były łóżka. Czyli normalne, były łóżka. Bo mi się cały czas wydawało, że tam były po prostu siedzenia, fotele i po prostu... Nie, bo słuchaj, były normalnie... Był pokój właśnie, w którym były łóżka, był pokój, w którym były kanapy itp. Ja byłam i tu i tam. No. Rozumiem. No. Co chciałem powiedzieć, bo... Czyli nie był to Ikarus z zwykłych polskich hiel, czy to nie był taki... Nie. Który z zespołu RS Remont ma największego kutasa? Powiem ci tak, zacznijmy od tego, że... Byłam pijana i tak po prostu spojrzałam na to i wiesz, no nie przyglądałam się, po prostu zabrałam się do roboty, nie? No, ale chyba jak już był w środku, to chyba czujesz, o kurwa, tak, ale duży, nie? Tak, właśnie, no powiem ci tak, że no poczułam, ale jeśli mam tak A pokazać... czy nie jesteś w stanie powiedzieć, który ma największego? Nie, no bo właśnie, już go spropsowali, nie? Nie jestem w stanie powiedzieć, który ma największego, jakoś o tym w ogóle nie myślałam, nie porównywałam ich wszystkich. Ale jeśli mam tak pokazać, tak kurwa, nie pamiętam. Nie wiem, ja z tej perspektywy nie widzę, Luisa duży? A, no właśnie, miło. Właśnie gadałam z Zuzią i mówię jej, że kurwa, chyba nie były takie wielkie. Możesz powiedzieć, z którym się jebałaś, a któremu ciągnęłaś z ksywki? Czy nie, DJ-owi nie wiem, no bo ja naprawdę nie znam tych chłopaków. Czy wiesz co, ja też w sumie nie wiem, jakie mają ksywki. Czyli nie zgłębiałaś się jakoś bardzo? Nie, mówiłam ci, nie jestem ich fanką, znam ich może trzy piosenki, tak? No i cholera jasna, no podbiłam pod tego busa, mogłam tam wejść się z nimi wyruchać, więc to zrobiłam. I jestem z siebie dumna, no chciałam to zrobić, więc to zrobiłam. Ale tak to... jeszcze nie. Chcę powiedzieć, że źle powiedziałam na tym snapie, dwójce ciągnęłam i z dwoma się jebałam. Także nie był tylko jeden. A czterech ich było łącznie. No, jak powiedziałam...
bo tak, jednemu tylko ciągnęłam, tak, z drugim się jebałam i jeszcze mu ciągnęłam. I potem z tym drugim się jeszcze wyjebałam. Rozumiem. To dzięki za sprostowanie. Pamiętasz moment, w którym zorientowałaś się, że cała Polska to widziała? Tak, pamiętam, siedziałam z nim. Bo to, nie wiem, chodzi, że nagrałaś snapy i po jakim czasie to wszyscy widzieli? Wiesz co, ogólnie to wszystko zaczęło się od filmiku, którego dodałam na Face'a i tam popisałam zgadnięcie, kto się z nimi jebał, nie? I patrz... Tak, od tego się zaczęło. No i wiesz, ja pierwszy dzień, patrzę, mój filmik ma 10 tysięcy polubień, tam jakieś udostępnienia, jakieś komentarze i w ogóle. Po czym, wiesz co, minęły może ze 3 dni, nie 3 dni, ze 2 dni. I ten ktoś właśnie go zgrał na YouTube'a i tam, nie wiem, nie pamiętam, ile miał wyświetleń, ale no tak, szybko stał się hitem. Szybko to wszystko trafiło na pudelka. I właśnie pamiętam moment, w którym siedziałam sobie w domu. Ja patrzę, a to jest na pudelku. I stwierdziłam, że to już nie są żarty. A właśnie, tak było. Jeszcze Glamrap? Tak, Glamrap to udostępnił. Glamrap, tak. Glamrap chyba był jako pierwszy. I to wszyscy raperzy też to udostępniali. Właśnie, ale to wszyscy. No właśnie. No. To jednak ta scena raperska jest bardzo aktywna w internecie, więc to tak się rozlało. No i co wtedy poczułaś, jak widziałeś, że to już taki, że o kurwa, co ja zrobiłam, czy że zajebiście? Nie, oczywiście, że nie. Na początku byłam przerażona, no nie byłam przygotowana na aż taką sławę, wiesz. I to w sumie moment, to kurwa. Parę dni stała się sławna. No, widzisz, jak to łatwo, no. Ale wiesz, że kolejna dziewczyna teraz by zrobiła to, coś podobnego, to już by nie było to samo. Zawsze ta pierwsza ma największy fame. No. Zobacz, Frytka dała dupy tam w Big Brotherze ileś lat do tyłu i wszyscy to pamiętają, a podobno w każdym kolejnym wszyscy się ruchali i nikt o tym nie wie, bo nikt tego nie oglądał i każdy miał to w dupie. No. Zawsze ten, kto pierwszy coś robi, to zyskuje fame. Więc to nie jest takie łatwe, bo już ten twój pomysł już jest wykorzystany. No. No, ale powiem ci, ogólnie to wszystko było bardzo łatwe. Po prostu bardzo łatwe. Jestem pod wrażeniem. No to jak na to wydarzenie zareagowali twoi rodzice? No, wiesz... Bo ile miałeś wtedy lat? Jak to ile? 18. Nie. 18, teraz mam 19. 18, wiesz, ogólnie to oni dalej by się o tym nie dowiedzieli, gdyby nie fakt, że moja mama nagle się zebrała, żeby iść do szkoły za nią zapłacić, nie, jak w ogóle o drogę nie chodziła, to nagle stwierdziła, że ona pójdzie. Ja mówię, mamo, nie idź, nie, sama to zrobię. No i ona poszła do szkoły. I tam drodzy kroka podchodzi, mówi, że zapraszam na rozmowę, no i zobaczyła ten filmik i no przyszła do domu i powiedziała, co ja zrobiłam. Ale jakoś tak, wiesz, powiem ci, że było bez lipy. Nie wiem. Ona, wiesz, ja jej mówię, że nie, że ja tego nie zrobiłam, chociaż ona i tak w głębi duszy wie, że ja to zrobiłam, ale po prostu woli nie poruszać tego tematu. Rozumiem, ale to w szkole dowiedzieli się najpierw. No i musiała zmienić szkołę. No. Skurwysyny! I to, ale to, nie wiem, wychowawca, dyrektor, postawił ci ultimatum. Marto, demoralizujesz młodzież. Ogólnie to nauczyciele, jakby to powiedzieć, no stali po mojej stronie, tak, powiedzieli, że nie mają prawa mnie wyjebać, chociaż to w końcu zrobili, tak. Nie powiem, który nauczyciel, ale któryś powiedział, że mam z tym iść do kuratorium, że tak po prostu nie może być, nie, że mnie nie wyjebią. No ale mnie wyjebali, więc powiedziałam, dobra, pierdolę ich. I co? W nowej szkole? Masz fame? Nie, to słuchaj, to jest ta sama szkoła. Aha, tylko to, że jest profil normalny, ogólnodzienny i jest profil zaoczny, no ja chodzę na zaoczny. Która to była szkoła? Szkoła imienia Beaty Mydłowskiej w Warszawie. Pozdrawiamy całą kadrę pedagogiczną. No a jak zareagowali twoi znajomi? Moi znajomi? No wszyscy byli w szoku, no błagam cię. Błagam cię, wszyscy byli w szoku. Sama byłam w szoku. Ale sądzę, że to nie było tak, że do tego dnia byłaś aniołeczkiem na pewno. Twoi znajomi pewnie powiedzieli, nie no, Marta, mogę coś takiego odjebać. Na pewno tacy byli, którzy mówili, nie no. Tak, właśnie no, nie tak. Nie byłaś aniołkiem, na pewno nie. No, wiesz, no zawsze nam się odpierdalało, ale nie na taką skalę. No, to po prostu, to był szok. To był po prostu szok. Ludzie do mnie pisali i pytali się, czy to na pewno ja. Czy to na pewno ja, a tak, to ja. Czy no wiesz, ogólnie to, no wszyscy byli w szoku, ja sama byłam w szoku, nie mogłam w to uwierzyć, no. No wiesz, o co chodzi. Ale no co, no tam wiesz. Parę osób się ode mnie odwróciło i no skoro tak wyszło, no to chyba dobrze, tak. Skoro nawet ze mną nie porozmawiali i po prostu stwierdzili, że nie, koniec, no to sorry, bardzo mam to w dupie. Czy w związku z tym, że masz sporo followersów na Instagramie, to odzywały się do ciebie jakieś marki odzieżowe lub, nie wiem, perfumy, żebyś reklamowała? No bo, kurwa, masz 3 razy tyle, ile ja mam, no. Nie, właśnie. Masz
właśnie... Połowa polskich raperów ma mniej niż ty. 27 tysięcy, a najgorsze jest to, że ludzie myślą, że ja kupiłam tych followersów. Po co miałam to kurwa robić? Nie, na pewno nie, to jest pewnie, że nie kupiłaś. Nie, nie kupiłam tych followersów. Czy... tak, wiesz co, ogólnie to odzywają się do mnie same z boki, chcą kupować moje skarpetki. To podobny zajebisty biznes. Wiem! Wiem! A majtki, skarpetki, staniki? Nie, wiesz co, majtek bym nie sprzedała, czy no... nie wydaje mi się. Czy zależy za jaką kwotę, nie, ale... Nie, na razie idą same skarpetki. A za ile można kupić skarpetki Marty Linkiewicz? Za 200. Gdzie się trzeba odzywać? Na Instagramie. Tak? Tak, wysyłam pocztą. Proszę Państwa, prawdziwy hit! Skarpety Marty Linkiewicz. Okazja! Za jedyne 200 zł. Do kupienia na Instagramie Linki Master. Ile chodzisz w tych skarpetkach, żeby można było je kupić? Wybieram sobie takie najgorsze, po co mam dawać ładniejsze, nie? No nie, to chyba o to chodzi, bo one były styrane. Ale nie, wiesz, zrobiłam coś takiego może ze dwa razy, to wiesz. Nie damy, to jest niesamowite, ale to już nieraz słyszałem o czymś takim, że takie rzeczy się dzieją. Tak. Majtki, skarpetki, noś tydzień, gacie, za 1000 zł z gaski sprzedają. Nie, ale za 1000 zł, kurwa, majtki? Może by nawet nie nosiła tydzień, ale... Zawsze możesz ciemnić, że były noszone. Wiem właśnie. Fu, obrzydliwe. No i teraz kolejne pytanie, czy dostajesz też propozycje matrymonialne od facetów? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No bo wszyscy wiedzą, że robisz loda. No ale... No bo zawsze jak podjeżdżasz do dziewczyny, no ciekawe, czy sobie loda. No ty powiedziałaś w filmiku, że temu ciągnęłam, więc wiedzą, że robisz loda, więc jesteś jakby atrakcyjniejsza dla niektórych facetów. No... Wiesz, zacznijmy... Mogą myśleć, że jesteś łatwa na przykład, nie? Zacznijmy od tego, że... Nie jestem łatwa, tylko po prostu, no kurwa, byli sławni, więc to zrobiłam, nie? ale ogólnie jakie było pytanie dokładnie? Czy masz dużo propozycji? Czy mam dużo propozycji? No, to są same propozycje, co dzieje dostaję propozycje matrymonialne. Ale jest ci miło, czy są obleśne? No bo gdybym ja codziennie dostawał, to byłoby mi miło, ale jestem facetem, jest troszeczkę inaczej. Ale no właśnie, to są faceci, wiesz. Myślę, że... Marta, chodź ruchać. Nie, no... są takie bardziej... Nie, proponują mi jakieś wyjazdy itp. Sponsorowane wyjazdy. No, a jak? Ale nie. Wiesz co, to mnie po prostu nie rusza. Jeszcze spytam cię o ten drugi filmik. Ten, którym... O, matko, no. No. Gdzie ty klęczysz nago, a pewien młody gentleman ma lajnę posypaną i... To były narkotyki, czy nie były? No, a obejrzałeś ten filmik i co myślisz? Znaczy, patrząc na twoje oczy, to tak. No. Bo ja nieraz widziałem takie oczy. No widzisz, w swoim życiu. No i wiesz, kto wrzucił ten filmik do netu? Tak wiem. I macie ze sobą kontakt, czy jest kurwa kosa? Bo sądzę, że chyba nie chciała, żeby ten filmik się tam znalazł, nie? Znaczy, wiesz co, po pierwsze, nie pamiętam, że powstał, byłam tak porobiona, że nie pamiętam, że powstał. Jak go zobaczyłam, to byłam w lekkim szoku. A zobaczyłaś go u Tedego na tablicy, czy wcześniej? Tak, ja to pierwszy raz zobaczyłam u Tedego. Ja pierdolę, ja też. Pierwszy raz zobaczyłam u Tedego. Pomyślałam, what the fuck? Ale no co, no nie mamy kontaktu. Trzymam go w dupie, wiesz, ogólnie, nabił mi fame. Spory fame. Wiesz co, nawet większy fame miałam... Bo to się zbiegło chyba w czasie, nie? Tak, właśnie najlepsze jest to, zaraz po tym. Tak, bo zobacz, gdyby była sama sytuacja z tym autokarem, no to ucichłoby, nie wiem... po miesiącu, po dwóch tygodniach. Ale najlepsze jest to, że chwilę po tym właśnie była afera z chujem i z tą krechą i w ogóle z tą zwiką nieszczęsną. Ale on tam się wydygał ten gościu w końcu. No bo mu opadł. No. Patrz, walił konia 15 minut w kiblu i po chwili mu opadł. Biedny. No może koledzy go zestresowali. Pewnie tak. Gdybyś mogła cofnąć czas, to chciałabyś, żeby ten film trafił do netu? Wiesz, no nie wiem, bo zobacz, z jednej strony, gdyby nie było tego filmu, to byłby mniejszy fame. No tak. No właśnie. No właśnie. No ale jak w końcu było z tym straszeniem Tedego prokuraturą? O Jezu, no. Było tego tak, żeby usunął, ale nie było żadnego donosu. Tak. To zdjęcie, tak, na którym jestem taka porobiona. No nie jest. Jestem solidnie porobiona. No jestem solidnie porobiona. I ten cały filmik jest, no stwierdziłam, że kurwa no, kiepskie jest to zdjęcie, tak? Wyglądam kiepsko, jestem porobiona nieźle i stwierdziłam, że no lepiej gdyby go nie było, tak? No to wiesz, przyszedł do koleżanki, pytałam się, wiesz co ja mam zrobić, żeby usunąć to zdjęcie, nie? Bo no tak, stwierdziłam się, zapytam, nie? I tam mi pisze, że żebym postraszyła prokuraturą, na pewno podziała. I podziałało. Napisałam do niego, że na Instagramie, napisałam do niego, że wiesz, tam prokuratura i w ogóle. Po czym patrzę 15 minut i nie ma tego zdjęcia, po czym fakt coś tam wstawiał jeszcze, ale... Ta przeróbka była mocarna, nie wiem czy ci się znaleźć, to masz czapkę na... masz kartę i PIN, tam bankomat jest. Tak, to jest dobre, ale świetne. Świetnie wymyślił.
No i jaki jest obecnie twój stosunek do tego? No bo w podorku mówiłaś, że ci wisi powiewa, wcześniej mówiłaś, że to twój ulubiony artysta. No tak. No jak to w końcu jest? Wiesz co? Jest beef, czy nie ma beefu, no? Nie, mam go w dupie. Jezu, no. Ale czekasz na nową płytę? A kiedy będzie? Na jesieni. Aha. Nie no, mówię ci, no, mam go w dupie, no. Nie wiem, nie mam ulubionego artysty. Nie ograniczam się do jednego zespołu. Nadal jesteś z siebie dumna? Tak, dalej jestem z siebie dumna. Jestem z siebie dumna. Nie zmieniłabyś się? Nie, oczywiście, że nie. No jaram się, że to zrobiłam, no co mam ci powiedzieć. Mimo tych wszystkich hejtów, i tak cieszę się, że to zrobiłam. Naprawdę cieszę się, mam wspomnienie no, do końca życia. Nie wiesz, że nie miałeś do momentu, w którym mówisz, kurwa, no. Tak, czy no, mówi, czy nie dałeś mi dokończyć właśnie. No. Było tak na samym początku, wiesz, no byłam przerażona, no po prostu to wszystko, co mnie dotknęło, czyli słuchaj, po prostu nigdy wcześniej nie widziałam takiego hejtu. Po prostu to był taki hejt, że ja pierdolę. No powiem, no tak, byłam załamana, nie byłam na to przygotowana. Dostałam milion wiadomości pod tytułem ty dziwko zdechnij. I dalej dostaję. Ludzie mi grożą, także wiesz, teraz mam to w dupie, bo po prostu ile można słyszeć, że jestem dziwką, nie? No dobra, jestem tą dziwką. Mogę być dziwką, fajnie. Ale no wcześniej byłam załamana i pomyślałam, Boże, co ja zrobiłam. Ale teraz jestem z siebie dumna. Jaram się, mam zajebiste wspomnienie i tego nie żałuję. A jak chłopaki z Rejestr Remord przyjadą znowu do Polski, to się wybierasz? No, czy wiesz co, zależy, bo czytałam w Bravo Girl, że ktoś tam się z nimi kontaktował właśnie i że odmówili w ogóle kontaktu i wiesz, to wszystko, Polska przyjmuje to i tam, to było po prostu wszędzie, tak? Tak. Było wszędzie. Na pewno oni się o tym dowiedzieli. No na pewno się o tym dowiedzieli. Pisały do mnie nawet laski, słuchaj, z Teksasu pytał się, czy jestem tą dziewczyną z Europy. Z całego świata ludzie do mnie pisali, dalej no, sądzę, że jest dużo dziewczyn, które ci zazdrości na pewno, nie? Bo... Znaczy wiesz, w Stanach... W Stanach to nie jest nic strasznego, że właśnie. Ktoś komuś daje dupy, nie? No właśnie. Nie, no właśnie, nikt mnie nie wkurwia. Tego mam w dupie, także, no co. Ale do Poznania chciałaś pojechać. No chciałam pojechać, kurwa. Napisałam mi, czy jadę z nimi do Poznania. Napisałam, o kiedy i gdzie. To mi nie odpisał. To może przyjedziesz na urodziny teraz Tedego do Mielna. Bo gramy w Koszalinie, ale z Mielna do Koszalina jedziemy autokarem. Aha, i co, i musiałam jechać sobie do Mielna po to, żeby przyjechać się autokarem do Koszalina? Ale autokarem? Nie wiem. Znaczy nie, bo my mieszkamy w Mielnie kilka dni, a tylko się wybieramy na koncert do Koszalina autokarem wszyscy jako ekipowo, więc... Więc z racji tego, że będzie autokar, no to możesz być ambasadorką tego autokaru. Masz już doświadczenie. No mam. 25 lipca, poniedziałek o 19. W amfiteatrze w Koszalinie. Zapraszamy. No dzięki za zaproszenie. Piszę cię na listę. Dobra, nie wiem, czy będę w Polsce, także może. A gdzie się... O! Gdzie się wybierasz w takim razie? Na początku, zaraz, jeden na openera. Tak. A jako VIP? Nie, no właśnie, nie dostałam VIP-a. Nie, no jeden na openera. Ktoś kiedyś cię zaprosił jako VIP na jakąś imprezę? Tak, oczywiście, że tak. Wiesz co, wpisują do mnie ludzie po prostu, czy nie chcę wpaść na ich domówkę, żeby nie zajebiście i w ogóle. Ale tak to może skorzystałam ze dwa razy z takiego zaproszenia. Tak nie wiem, wiesz, wolę imprezować się ze znajomymi, a nie pójdę gdzieś na menaż, to czuję się jak małpka w zonie, wiesz o co chodzi. Ten koncert był fajny? Tak, był fajny, bardzo fajny. A dużo było już na koncercie? O Jezu, mnóstwo było osób. Na szczęście dopchnęliśmy się pod samą barierkę, wiesz, bo już nas wcześniej tam wyhaczyli, wiesz o co chodzi, wiesz tam. Także to była tylko kwestia czasu. Jeszcze jedna ważna rzecz, o którą nie zapytałem. No? O zabezpieczenie w autokarze. No pewnie, stary. W tym autokarze wszędzie były porozwalane kondomy. Błagam, już to była trasa koncertowa po całej Europie. Wyszli tam, dziewczyny się przewinęło, ale no... A było czysto tam? Tak, było czysto właśnie, było czysto. Zuzia nawet ukradła jednemu bluzę, słuchaj. Myślałyśmy, czy jej nie sprzedać na Allegro. Właśnie, zapomniałam o tej bluzie. No. Ale bardzo fajna, wiesz? Nawet bym jej nie sprzedała, sama bym nie chodziła. Chociaż gdybym ja ją teraz wystawiła, to pewnie bym zarobiła. Ale nie, jest bardzo fajna, muszę się po nią upomnieć. Która z razy myślała, żeby tam wejść? Obie, czy ty byłaś prowodyrem? Nie, ja nawet nie wiedziałam, że ja tam wejdę. Ja specjalnie, wiesz, chciałam po prostu podejść, pocisnąć bekę, że nie, że wiesz, że chce się jebać w ogóle, powiem to i tamto. No ale słuchaj, on nas pocisnął, no to wiesz, odwróciłyśmy się. Prostitutes, go away! Go away, prostitutes, go away! Kurwa, nie pamiętam, nie. Oj, nie no bo chyba powiedział po angielsku. No tak, ale wiesz co, no na pewno tak tego nie zrobił. To był taki, powiem ci, że no taki kurwa kark, taki groźny, wiesz. No i wiesz, no pocisnął nas, ostro pamiętam. A się po prostu odwróciłam napięcie i sobie odeszłam. Po czym wiesz, my odchodzimy. I tam ludzie, hej dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny. Po czym wiesz, ja się odwracam, patrzę, a ten murzyn stoi tam w tym wejściu i robi tak. No to co? No to idziemy.
Wiesz, no resztę już powiadałam. A był alkohol na pokładzie? Była marihuana. Alkohol... Wiesz co, nie widziałam alkoholu. Na pewno dostałam Sprite'a, jak mi zaschło w buzi. A masz to Sprite'a. No. Ale po angielsku z nim rozmawiałyście. Tak. No jak? Jak u ciebie z angielskim? Tak chyba dobrze, skoro się dogadałaś. Czy to było me, you, fuck? Nie, tak nie było. Nie no, ja sobie radę z angielskim. Także wiesz, no... Dogadałam się. O, jeszcze jedna historia. Historia tego tajemniczego filmiku, którego udało nagrać się Zuzi. No. No to... Ona, wiesz, kiedy to było? No bo chodzi o to, że... Tak, chodzi... Jak już się wychodziły, tak? Tak, jak wychodziłyśmy, wiesz, ja powiedziała, że idzie do kibla, a tak naprawdę schowała się w tym kiblu. To było tak w przejściu. Bo wiesz, musiałyśmy mieć jakiś dowód po to... No w ogóle już byłyśmy w tym autokarze. Ale na tym filmiku nie widać, że to jest ten autokar. Tak ale słuchajcie, czarnego ochroniarza, tak? A jak brzmi czarny ochroniarz? Nie, źle powiedziałam. Prostytut, go away. Go away, prostitute, go away. Nie, no coś tam z nim gadałyśmy, tak? Ale zresztą są ludzie, którzy stali pod tym autokarem. Także, no jednak... Nie, no ja ci wierzę, że tam byłaś. No ja mam nadzieję, właśnie ja najbardziej wkurwia mnie to, jak ktoś mi w to nie wierzy. No czemu miałabym zmyślać? A to zaproszenie tego DJ-a do znajomych na Facebooku, to miało miejsce w autokarze jeszcze? No w autokarze. No to już musiałaś mieć swój telefon. Chyba, że zapamiętałeś. Ty kurwa nie pamiętam, jak to było. A? Nie, nie miałam swojego telefonu. On mi dał swojego Facebooka, ja sama się wpisałam. A, no. klasyczny motyw imprezowy, tak, sama się wpisuje. Tak. No to... I nadal masz go w znajomych? Tak, mam go w znajomych, wysłałam. A rozmawiałyście w ogóle, rozmawialiście ze sobą w ogóle? Raz, wysłałam mu, słuchaj... Hello, do you remember me? Tego nie napisałam. Była taka świetna sklejka, słuchaj. Moja twarz i twarz Zuzi. Wiesz, widziałeś okładkę ich płyty? Widziałem. Jest połowa twarz. To była taka zajebista sklejka, właśnie byłam ja i Zuzia. I było podpisane, czekaj... Kurwa, nie zapomniałam. Zapomniałam, ale było świetne, więc im to wysłałam, on mi napisał lol, you're crazy. Czy nie mówię, remember me, I love you. No co ty, no come visit us again. Nie, nic takiego nie było. Please come back. Nie. A nie myślałeś o tym, żeby odezwać się do włodarzy lokalu Proxima o to, żeby z jakąś ambasadorką? Jestem pewien, że kurwa... 90% ludzi nie ma pojęcia, że istnieje taki klub. No, ktoś nie mieszka w Warszawie, to skąd może wiedzieć? A ludzie w całej Polsce wiedzą, że jest klub Proxima. No? No powinni cię jakoś tutaj uhonorować, jakoś, nie wiem. A wiesz, sama ten w ogóle... Tablica pamiątkowa. Tak. O, właśnie. A gdzie ten autokar stał? Posłuchaj, stał tam... Z boku? Z lewej strony? Czekaj. Tam jest chyba jakieś drzewo, nie? Tak z boku. Jest drzewo. Takie drzewo i tam jest miejsce na autokar chyba. Jest. No to właśnie stał w tym miejscu. Znajdujemy się właśnie pod klubem Proxima, w miejscu, które w obszernych zeznaniach wskazała sama Marta Linkiewicz. Po dogłębnej analizie jej relacji, zeznań świadków oraz zdjęć satelitarnych, z dużym prawdopodobieństwem wytypowaliśmy miejsce, w którym był zaparkowany autokar zespołu Raes Remurd. Niewykluczone, że właśnie w tym miejscu, w pewien czwartkowy wieczór, miały miejsce wydarzenia, które sprawiły, że dzisiaj oglądają Państwo ten odcinek. Z tego miejsca chciałbym zaapelować do włodarzy klubu Proxima o to, by w stosownym miejscu zainstalowali tablicę upamiętniającą ten historyczny wyczyn. Jeżeli macie pomysł na to, jaki napis mógłby się znaleźć na tej tablicy, to piszcie o tym w komentarzach. Najlepsze wybiorę i przekażę odpowiednim organom. I kto wie, może Marta i Zuzia zapoczątkują proksimową Aleję Gwiazd. Od urodzenia mieszkasz w Warszawie? No jak, jestem rodowitą warszawianką. I kochasz to miasto? Kocham to miasto, wiesz, tak myślałam sobie, że gdybym miała mieszkać w Polsce, no to sorry, ale tylko w Warszawie. Ewentualnie Gdynia, Gdynia też jest super. A jaka dzielnica, którą dzielnicę reprezentujesz? Praga Południe, Gosław. Dziewczyna z Pragi. No. Wiadomo. I czym zajmujesz się na co dzień? Na co dzień? No bo teraz uczysz się zaocznie, więc poniedziałek, no, piątek masz wolne. No już skończyłam. Miałam zakończenie 12 czerwca. No co ja robię? Mam wakacje. Śpię. Ale przed wakacjami co robię? No co robię przed wakacjami? No. Pracujesz gdzieś? Nie, nie pracuję. Masz jakieś hobby? Tak. Moje hobby to spanie i melanżowanie. Ile dni w tygodniu melanżuje Marta Linkiewicz?
No. Czy nie, no teraz się bardziej uspokoiłam, tak? Wcześniej tu. Potrafiłam. No, jak pisaliśmy, to mówię, że trzeci dzień lecisz, no to. No a właśnie, tak, ale to jest wyjątek, mówię ci. Jak wychodzę w piątek. To wracam w poniedziałek. Nie? Nie no, wyjdę w piątek, tak to no co no, ile można melanżować? Kiedyś naprawdę, uwierz mi, że kiedyś jak miałam te 16-17 lat, to był dopiero melanż. Potrafiłam melanżować 5 razy w tygodniu. No. Zdrowo. No zdrowo, zdrowo. Masz chłopaka? Nie mam chłopaka, nigdy nie miałam chłopaka. Nigdy? Nigdy. Czekasz na tego jedynego? Tak, czekam na prawdziwą miłość. Ale szukasz? Czy nie niepotrzebny ci na razie chłopak? Nie szukam, kiedyś się tam znajdzie, nie? Lepszy jest seks bez miłości, czy miłość bez seksu? Tak, wiesz, jakbyś miała... Wiesz, to zależy, no mam znajomych, którzy, wiesz, spali są na pierwszej randce i teraz ze sobą są, także nie wiem, no, zależy. Twoja ulubiona pozycja? Moja ulubiona pozycja? Wydaje mi się, że na pieska. Rozumiem. I czy są jakieś granice w łóżku, których nie przekraczasz? No... No raczej... Anal nie... No na to nie, to na pewno nie. No na przykład, wiesz... raz miałam taką sytuację. Nie chciałabym dostać liścia w twarz podczas seksu, nie rozumiem tego. No to mi się w ogóle... Naprawdę? Naprawdę. Większość dziewczyn to lubi. No ja nie. Dlaczego? Nie podoba mi się to, oddałam. Tak? Tak, powiedziałam koniec, kurwa. Czyli nie jesteś uległa w łóżku? No nie. Lubię dominować, wiesz? Czy lubisz seks pod wpływem używek? Oh. No. No, czy wiesz, no. Zdarza się, nie przeszkadza mi to. A jakie jest twoje podejście do homoseksualizmu, biseksualizmu? Czy jesteś tolerancyjna, czy nie? Tak, oczywiście, że jestem tolerancyjna. Nie mam nic do lesbijek, gejów. Tak. A sama jaką masz orientację? Sama jestem heteroseksualna, ale... Ale? Ale czasem tam wiesz, no. Ulubiona potrawa Marty Linkiewicz? Moja ulubiona potrawa? Wydaje mi się, że to pizza, wiesz? A sushi lubisz? Może być, no. Jakieś tam, wiesz, no. Lubię sushi, ale wolę pizzę. A schabowy? Mizeria? No, oczywiście, że tak. Uwielbiam schabowy mamy. Wolisz psy czy koty? Wolę psy. Nie lubię kotów. A masz wiesz? Psa w ogóle? No pewnie, że mam psa. Jakiego? Jorka. Jak się nazywa? Filipek. I ile ma lat Filipek? Z4 ludzkie. Ulubiony kolor Marty Linkiewicz? Czerwony. Nie. Chyba nie wiem. Nie, wydaje mi się, że różowy. Różowy, czerwony, ale bardziej różowy, wiesz? Ale różowy taki cipkowy róż, czy jaki? Bo taki to... róż. Taki róż, jak mam na telefonie, aha, na torebce i na butach. Aha, taki żarówiasty. Tak. Zawsze jak z kimś rozmawiam, to pytam go o poprzednich moich rozmówców, a poprzednimi moimi rozmówcami... Tiger i Cobra! No. Jesteś fanką? Kojarzysz? Nie, posłuchaj, tak, czy nie, nie jestem fanką, ale tak kojarzę ich. Posłuchaj, jestem na takiej grupie na Facebooku. Poznałam takich chłopaków z Kalisza, których bardzo pozdrawiam i po prostu ich uwielbiam. I posłuchaj, dodali do tej grupy Tigera i Cobra. Ja w ogóle nie wiedziałam, kim oni są, po czym patrzę, że byli gdzieś tam u ciebie właśnie. I po czym patrzę, że odpisali, tam sobie z nimi chwilę pogadałam, ale... no wiesz... Bonus BGC. Właśnie nie wiem, kim on jest. Nie kojarzysz? Nie kojarzę w ogóle typa. Widziałam jakieś memy z bonusem BGC, ale nie wiem, kto to jest. Wiesz, nawet nie chciałam się wpisywać do internetu bonus BGC, po prostu widziałam, że jest taki typ łysy, gruby. Czy nie wiem, czy on jest gruby. Taki zawodnik MMA to jest. Tak, naprawdę? Kurwa, nie wiedziałam. Jaki jest twój ideał faceta? Mój ideał faceta, wiesz? Kiedyś myślałam... Z wyglądu lub z charakteru, no jak tam wolisz. Wiesz, nie wiem, no wydaje mi się... Wydaje mi się, że charakter jest dużo ważniejszy, tak oczywiście zwracam, jak jestem sobie w klubie, nie, no to zwracam uwagę bardziej na wygląd niż na charakter. Ale tak, gdybym miała właśnie patrzeć pod względem chłopaka, no to oczywiście, że ważniejszy jest charakter, tak? A mówiłaś też, że chodzisz po klubach, no i w jakich klubach się bawisz? Gdzie się można spotkać, o? Nad Wisłą, głównie nad Wisłą. Ale tak, jeśli chodzi o kluby... A nad Wisłą, no to tylko teraz w sezonie letnim. No w sezonie letnim. Teraz się można spotkać, ale tak zimą? Nie wiem, wiesz? Jak byłam młodsza, to wiesz, latałam po tych klubach i głównie to był Why Not i te sprawy, wiesz o co chodzi, kiedy to było. Why Not to chyba już nawet nie ma. No właśnie. A teraz jestem bardziej leniwa i wiesz, jak jest... Gdzie chodziłam zimą? Do 5-5 wydaje mi się. 5-5 bali te sprawy, ale już tam nie chodzę. Wolę Wisłę. Teraz nad Wisłą. No. Jakie masz plany na przyszłość? Jakie studia, praca, wyjazd za granicę.
Posłuchaj. Na ten moment muszę zdać maturę. Znam tą maturę, to się pomartwię. W przyszłym roku czy w tym roku? W przyszłym roku. A w tym roku to już było. Powinnam pisać, ale no niestety piszę za rok. Czy masz, że tak powiem, rok masz wolnego? Nie, słuchaj, powinnam być ogólnie w trzeciej, powinnam kończyć trzecią, ale nie zdałam w drugiej, ale teraz powtarzałam. Aha. I w końcu mi się udało. Teraz zdałaś do trzeciej? Tak, teraz zdałam do trzeciej. Będziesz chodziła dalej zaocznie. Tak. A jaki jest twój ulubiony alkohol? Mój ulubiony alkohol? Whisky, wódka, wiesz co, lubię wszystko. Whisky? Jesteś, ważne, kurwa... że klepie, mój drogi, ważne, że klepie. Potrafię wypić, wiesz, ruskiego szampana, coś tylko. A jak mam ochotę na coś lepszego w weekend, to moja ulubiona wódka, najbardziej lubię Finlandię żurawinową. Po prostu to mi wchodzi świetnie, ale potem wychodzi też nieźle. A skąd masz pędzę na alkohol? Czy wiesz? Ze sprzedaży skarpetek? Nie, czy wiesz, ogólnie tak jak mówiłam, kiedyś... Masz kieszonkowe. Nie mam kieszonkowego. Nie dostaję czegoś takiego jak kieszonkowe, wiesz, po prostu mówię, że idę tu i tam. Oczywiście nigdy nie... Moja mama jest bardzo niezadowolona z tego faktu, że cały czas piję, wracam pijana do domu, więc w ogóle nie wiem, że jeszcze mi wierzy. Mówię jej, że idę na pizzę, idę tu i tam, a tak naprawdę kupuję sobie alkohol. No, ale ja robię to samo. Mama daje na pizzę. Stary motyw był taki, że jak była składka na wycieczkę tam po 50 zł, to ja mówiłem, że po 70. Na kino po 20, to po 30. No właśnie. I zawsze ta końcówka zostawała i zawsze było pite, nie? To jak było, tak pamiętam, że takie były wakacje, że koledzy do niej przyszli do domu. Mhm. I każdy z nich mówił coś innego. Na przykład jeden mówi, że mamo, daj na basen, drugi mówi, mamo, daj na kawiarenkę internetową, a tak naprawdę, a ja brałem moje pieniądze na jedzenie, oni przynosili mi z domu jedzenie, a za wspólne pieniądze kupiłeś alkohol i pisz u mnie codziennie, całe wakacje, nie? A jedzenie przynosili ludzie z innych domów, bo się mieszkali u mnie, nie? Właśnie ja przynoszę koleżankom jedzenie, jak wiesz, dostają pieniądze na jedzenie właśnie, kupią alkohol, a ja przynoszę jedzenie. Jeśli chodzi o tą nieszczęsną zwikę, ja umiem zrobić zwikę, ale byłam tak naćpana, że po prostu stwierdziłam, że ja jej nie zrobię. W ogóle, słuchaj, jak zobaczyłam ten filmik, najpierw, gdzie jest autokar? Gdzie jest autokar? Ej kurwa, gdzie jest autokar? Gdzie jest autokar? Ej kurwa, gdzie jest autokar? Pozdrawiam serdecznie. I co tam jeszcze było? A, z tym się jebałam, wstaje świetne. Z tym się jebałam! Z tym się jebałam! Ale muszę jebałam! Pozdrawiamy! Naprawdę. A to jeszcze świetne. W najnowszym odcinku będzie z Poznania. Aha. Z tym się jebałam! Z tym się jebałam! I w piątek też graliśmy w Łodzi, więc w Łodzi też robiliśmy. Moja mama była w piątek w Łodzi. Graliśmy w Lordi z Jackiem i też właśnie... ale to ja tylko wchodzę na scenę i mówię, z tym się jebałam i już dalej nie chciałam nic mówić. Z tym się jebałam, z tym się jebałam, a ja ale w ogóle naprawdę, że ja coś takiego wykminiłam jak fame dojebany i z tym się jebałam. Przecież... No fame dojebany to też jest zajebiste hasło. No wiem. Wiem, przejdzie do historii, już przyszło. A to wymyślałeś wtedy, kiedy ten stan był na... Tak, posłuchaj, najlepsze jest to, że ja w sumie od zawsze mówiłam, że się fame dojebany. Tylko pierwszy raz, nie wiem, no nikt o tym tak nie wiedział, nie? W końcu nagrałam to na Snapa i wszyscy zaczęli mówić fame dojebany. Ja w ogóle zawsze wiedziałam, że będę sławna, nie? Tylko nie wiedziałam, w jaki sposób. No i patrz, ktoś się postarał i jestem sławna. I no, co mam ci powiedzieć, no. Ale musisz coś robić dalej, no bo właśnie, ludzie zapomną. Ale co ja... Słuchaj, no ja cały czas robię, tak? No, cały czas robię. No cały czas Instagram, tego, że obserwujecie tylko 30 tysięcy osób, to jest dużo, ale też zarazem mało, bo... No bo to jest 10 tysięcy osób, nie? Mam więcej followersów niż Maryla Rodowicz. No i połowa polskich raperów. No. Ponad połowa. No ponad połowa, na pewno więcej niż ty. No oczywiście, 3 razy więcej niż ja. Ja nie mam jeszcze nawet 10 tysięcy. Mhm, wiem, patrzyłam sobie, sprawdzałam, tak byłam ciekawa. No. Nie, zacznijmy od tego, że wiesz... Że, zobacz, nie zrobiłam w sumie nic w tym kierunku, żeby mieć taki fame, tak? Wiesz, o co chodzi? I powiem ci tak, jestem pewna, że będę sławna. I będę sławna, obiecuję ci to, zobaczysz. No to czekam na to. Już, dla mnie to już jesteś, nie? No, ale będę jeszcze bardziej sławna. Sławniejsza. Tak samo, no. No mów. Powiedziałam kiedyś koleżance, zobaczysz, będę na Pudelku. I co? Wygrałam konkurs na Żonę Roku na Pudelku. Ja nie byłem jeszcze na Pudelku, ale poza Jackiem, od nas z ekipy był jeszcze Zgrywus na Pudelku. Tak? I mało ludzi to by zdaje sobie sprawę. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć to zdjęcie. Może Zgrywus nie ma. Był jakiś festiwal czy coś i był Tomasz Kamel, który szedł, a w tle za barierką sam Zgrywus. I był na Pudelku. W ten sposób. Pozdrawiam cię, Bartku. Słowo na koniec.
Moje słowo na koniec? Same, dojebane. Czyli nic się nie zmieniło? Nie, nic się nie zmieniło. Ale jeszcze nie było tego Dobra, to zróbmy to jeszcze raz. Same, dojebane, co? W tym odcinku Palhajs TV niestety to już wszystko. Oczywiście nie dawajcie łapek w górę, nie subskrybujcie i nie udostępniajcie. I oczywiście nie widzimy się w następnym odcinku. Nie elo!